Natomiast trzeba pamiętać, że cała elita austriacka polityczna jest bardzo blisko Rosji. Van der Bellen, myślę, że pewnie najmniej, jeśli spojrzeć na innych polityków austriackich, czy to z partii chadeckiej, czy z partii socjaldemokratycznej, ale fakt jest, że ta bliskość Rosji jest mainstreamowa. To nie jest tylko przypadek partii Polski. Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był Państwa gościem. Druga tura wyborów powtórzona prezydenckich w Austrii. Przyjrzyjmy się w takim razie ministro Patrykowy w Warszawie zgodził się, żeby Dariuszka warunkowo opuścił areszt. Dariuszka wyszedł na wolność. Ekonomię powiedziałeś, że poszło dobrze i dałeś mi jedzenie. Oskarżony będzie musiał też 3 razy w tygodniu zgłaszać się na komisariacie. Mężczyzna ma także zakaz opuszczania kraju. Zdaniem sądu jego przebywanie na wolności nie utrudni przebiegu postępowania sądowego, który wciąż jest w toku. Natomiast w sprawie pojawiają się już nagłówki. Zacznijmy sobie uwagę. Trzeba pamiętać, że jeżeli oskarżony wchodzi po wolności, bo albo nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych, albo zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, to nie znaczy, że nie wróci do zakładu karnego, że nie wróci miejsca odosobnienia. Musimy pamiętać, do jednego prowadzi. Tymczasowe aresztowanie, mimo że okres tymczasowego aresztowania jest zaliczany na okres kary, odbywanej kary pozbawienia wolności, nie jest zaliczką na okres kary. Sama nazwa tego słowa wskazuje, że powinna zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. I ten najsurowszy środek zapobiegawczy stosuje się tylko wtedy, kiedy inne środki poza tym tytułem aresztowanym mamy właśnie między poręczenia majątkowe, poręczenia osoby godne dozór policji, zakaz opuszczania kraju, ewentualnie nawet zakaz wykonywania określonych działalności, zakaz określenia, zajmowania określonych stanowisk. Nie uważam się do tego, jak sprawa jest skomplikowana, stąd może zdecydować o zastosowaniu jednego bądź kilku akcji. Oczywiście sąd może w przypadku stosowania, czy też od prokurator, bo trzeba pamiętać, że tymczasowe aresztowanie stosuje tylko i wyłącznie sąd. W postępowaniu przygotowawczym, czyli w śledztwie, tymczasowe aresztowanie stosuje sąd na wniosek prokuratora. Później to śledztwo prokurator może uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zmienić na inny środek. Natomiast w postępowaniu przygotowawczym inne środki zapobiegawcze niż tymczasowe aresztowanie może zastosować także prokurator. Czy sądy chętnie decydują się na stosowanie poręczenia majątkowego? To jest taki środek zapobiegawczy, który moim zdaniem, jeśli chodzi o środki wolnościowe, dosyć mocno zabezpiecza postępowanie karne. Jeżeli to poręczenie majątkowe jest w wysokie, a wysokość poręczenia majątkowego zależy zarówno od właściwości warunków, czyli od dochodów, od stanu majątkowego oskarżonego, podejrzanego, a także od charakteru czynu. To należy pamiętać, że jeżeli ten środek będzie odpowiedzialny, to może on rzeczywiście dopuścić się do tego postępowania, bo będzie przestrzegał oskarżonego przed wycieczką publiczną. Trzeba pamiętać, że ten środek zapobiegawczy, że przedmiot poręczenia majątkowego uległ przypadkowi w razie ucieczki bądź ucieczki podejrzanego. Trzeba patrzeć na inny przykład. Miesiąc temu wyszedł na wolność rosyjski adwokat po spłaceniu 3 milionów złotych. To bardzo nie jest wyłączenie ciągle. Zamieniamy w postaci zajściowej wykłady zarozumienia podpisywać rozdźwięk. Bardzo proszę, gdyby chciał przemysł do rozpoczęcia. I jest to tylko wtedy zabierz podejrzanego w sprawie gdańskiej. Tam zarzuca wartość szkody jest wyłączony znacznie wyższe. Chyba nawet nawet 14 milionów, prawda? Więc tutaj to poręczenie majątkowe jest wysokości 4 milionów. Wydaje się być adekwatne także ze względu na charakter czynu, który został wykonany podejrzanym. No i z drugiej strony mamy zdrowie życie ludzkie. Mamy zdrowie i życie ludzkie. Mamy też orzeczoną karę pozbawienia wolności, która oczywiście, na której część zostanie zaliczone to tymczasowe aresztowanie, które było do tej pory, a jednocześnie też trzeba pamiętać o obawach
konsultacji świadkiem. W przypadku tej sprawy warszawskiej, w przypadku sprawy Borbiszaka mamy już do czynienia z zakończeniem postępowania w pierwszej instancji. Czyli wszystkie czynności dowodowe, które mogły być przeprowadzone, które są zawnioskowane przez stronę, które są dopuszczone, zostały przeprowadzone. Więc nie ma w tej chwili obawy, że oskarżony będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań, w jakikolwiek inny sposób będzie utrudniał postępowanie. Tutaj też trzeba pamiętać, że oprócz poręczenia majątkowego wystosowano także kumulatywnie chyba do wzór policji. Oskarżony musi się stawiać w określonych odstępach 5 razy w tygodniu na komisariacie policji. Jeżeli się nie stawi, to już też będzie sygnałem, policja poinformuje sąd, też będzie sygnałem do sądu, ażeby podjąć działania w zakresie poszukiwania tego oskarżonego. W ramach dekomunizacji pomnik zostanie rozebrany. Ogromny monument w centrum Szczecina, jego najważniejsze elementy, czyli figura robotnika i żołnierza, płaskorzeźba oraz tablice z herbami miasta, które zdobyła na Pomorzu Zachodnim Armia Czerwona, trafią na cmentarz. Mówi zastępca prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki. Tymczasowe aresztowanie było dalej stosowane. Tymczasowe aresztowanie też nie może trwać nieskończoność. Trwają ostatnie ustalenia z wojewódzką konserwator zabytków. Operacja została wyceniona na 200 000 zł. Miasto ogłosiło właśnie konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego placu, na którym jeszcze stoi pomnik wdzięczności. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Więcej doniesień z krainy świata na TOK FM.pl, a kolejne informacje na naszej antenie o 16:00. Sztorm na Bałtyku w górach tej nocy, wiatr może mieć w porywach nawet 130 km na godzinę. Synoptycy już teraz więc mówią o tych silnych porywach wiatru i ostrzegają, zwłaszcza północ i południe kraju. Tej nocy na południu dodatkowo opady śniegu, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie nocą do minus 4 stopni w centrum, ma być 0 na wybrzeżu, najcieplej do plus 4. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jeżeli postępowanie jest na takim etapie, że nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztowania, a należy zastosować jakiś inny środek zapobiegawczy, to też nie można tutaj pozbawiać tego oskarżonego, podejrzanego możliwości zastosowania wobec niego poręczenia majątkowego. Należy też pamiętać, że poręczenia majątkowe są stosowane w różnych wysokościach. Od kilku tysięcy złotych, tak, te najniższe, no tak jak mówiłem, jak mówiliśmy, prawda, do 3 milionów złotych, tak, nawet mniejszych możemy mówić o kilkanaście. Wiadomo, że dla osoby uboższej, w reportażu biografii, tak chyba powinnam to nazwać, kwota, prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, wydawnictwo Czarne wydało reportaż pod tytułem Kryształowy fortepian, zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. O, o tyle to jest ciekawe, żeby porozmawiać o tym dziś, że prezydent Poroszenko jutro przyjeżdża z oficjalną wizytą z małżonką do Polski, więc pogadamy o tym, co udało się ustalić Michałowi Potockiemu i Zbigniewowi Parafianowiczowi, bo to jest porządna, wielka robota dziennikarska, ale na początek
nie mogę się powstrzymać, bo zajmujecie się polityką zagraniczną i śledzicie sprawy międzynarodowe. Nie mogę nie poprosić was o komentarz po dymisji wiceministra spraw zagranicznych Roberta Greja, który w trybie pilnym został odwołany ze stanowiska po nominacji zaledwie 2 miesiące temu. No i jak twierdzą źródła Gazety Wyborczej, miał zatajać kontakty ze służbami Stanów Zjednoczonych. MSZ zaprzecza, że o taki powód chodziło, tak samo Robert Grey zaprzecza. Ale też trzeba powiedzieć, że ta sama nominacja już od kilku tygodni budziła kontrowersje. I szczególnie powiedzmy w prasie bliżej rządowej, w prasie prawicowej, która zwracała uwagę na niepokojące fakty i obywatelstwo Roberta Greya amerykańskie. To nie kuriozalna historia. Szczerze mówiąc, to prawda. To co pani redaktor powiedziała od samego początku, nominacja dla pana Greya była czymś dziwacznym, mówiąc wprost, dlatego że to była osoba kompletnie nieznana wśród nawet pracowników służby dyplomatycznej. Ja widząc nowe nazwisko na stronach MSZ, to podpytałem parę osób, kto to jest i nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. I kompletnie nie rozumiem też tego, że abstrahując od powołania obcego obywatela na stanowisko wiceministerialne, bo to nam się raczej kojarzy z standardami i nie naszymi. Panie redaktorze, sprawdzenie kontrwywiadowcze kandydata na wiceministra, zwłaszcza jeżeli pochodzi z innego kraju, no to jest jeszcze coś, co sprawia, że co nam potęguje to wrażenie dziwaczności całej historii. No i jeszcze wewnątrz minister Waszczykowski Rzeczpospolitej mówił o tym, że on został zweryfikowany, no ale... Ale chyba negatywnie, skoro został odwołany w tym jednym tych miastach. Dość ciekawa historia. Sam pan Grey wysłał oświadczenie do panów, w których odżegnuje się od jakiejkolwiek, jak to napisał, będę cytował, współpracy z jakimikolwiek służbami specjalnymi. Czy jak rozumiem, jeżeli nie jest współpracownikiem tych służb specjalnych, to nie wyklucza, że jest oficerem na przykład tych służb, bo jest tam pewna różnica terminologiczna w tym wszystkim. Rzeczywiście, no, ultraciekawa historia, wcale bym się nie dziwił, gdyby okazało się, że naprawdę był etatowym pracownikiem którejś z agencji wywiadowczej. No i wtedy jest to największy skandal szpiegowski od czasu upadku komunizmu, tak naprawdę. Czy to na Beleksego, czy dokładnie tak, nie wiem, no nie wiemy tego, ale nie udało się prawo wprowadzić na tak wysokie stanowisko osoby, która mogłaby zbierać informacje o naszym kraju tak skutecznie. Też nie dziwi mnie reakcja MSZ-u, MSZ się odcina, ale w przypadku szpiegowania się sojuszników dokładnie tak się te informacje komentuje. Czy to ma pozostać tak w ministerstwie i czym się nie zajmować? No właśnie, ciekawe czym. Dobra, historia niezwykła, pewnie, mam nadzieję, dowiemy się więcej, ale wracamy do Ukrainy. Chrzestała fortepian. Taki tytuł nadaliście biografii Petra Poroszenki. A więc rytualnie muszę zapytać, dlaczego chrzestała fortepian? Ponieważ Petro Poroszenko chrzestały fortepian ma u siebie w salonie w wielkiej rezydencji. Prezydenci ukraińscy, przynajmniej ten prezydent mieszka w własnej rezydencji, bo rządowe są mniejsze i nie ma sensu się przeprowadzać na gorsze. I w tym salonie ma właśnie fortepian kryształowy niemieckiej firmy zadeklarowany twardowy ze swoim oświadczeniem majątkowym niedawno. Jak sobie sprawdziliśmy, to jeżeli to jest ten fortepian, to jego ceny zaczynają się od 200 tysięcy euro. Na tym fortepianie grają jego dzieci, które uczą się w szkole m.in. gry właśnie na fortepianie. I tutaj już łącząc się z jutrzejszą wizytą, kiedy prezydent Andrzej Duda był w Kijowie w sierpniu, wieczorem pierwszego dnia, czy w zasadzie zerowego dnia wizyty gości osobiście w domu Petra Poroszenki, to było spore wyróżnienie, bo nikt wcześniej z polityków światowych nie był u niego w domu. I z tego co wiemy, m.in. dzieci Petra Poroszenki przygrywały dwóm panom na rzeczonym kryształowym fortepianie. To jest ważny symbol tak naprawdę, pokazujący jaki jest niemiecka obyczajowość i że jest to obyczajowość no, jednak w dużej mierze zbliżona do też trochę do Wiktora Janukowycza, do tych wszystkich polityków, którzy kąpią się w złocie, jak powiedział nam Aleksander Kwaśniewski, oni jak budują te swoje pałace i wille, to mówią, że zróbcie u mnie tą wille tak samo jak u na przykład, nie wiem, Achmetowa, tylko jeszcze bardziej na złoto, żeby było. Ale Poroszenko nie ma bardziej na złoto. Oczywiście to ale tak, mur wokół tego pałacu jest. W środku jest cerkiew, dokładnie tak według pewnego standardu ukraińskiego, wyremontowana jest droga tylko właśnie na tym odcinku przy murze rezydencji. To samo lata stoją na przy murze, ta droga jest oświetlona tak tylko przy murze. Także w pewnym sensie on się wpisuje w ten standard takiego bizantyjskiego stylu około sprawowania władzy, że tak powiem. Ale jest to
istotna różnica, bo złoty bochenek chleba Janukowicz kupił, Janukowicz sobie sprawił za kradzione, a potem Poroszenko ten kryształowy fortepian sprawił sobie za własne. I jeżeli to jest symbol pewnych postępów, to też jest jakiś tam progres. Tak, i ostatnio też oglądaliśmy zdjęcia z mieszkania Donalda Trumpa, czyli prezydenta największej demokracji na świecie, to one też w dużej mierze przypominają willę na przykład byłego prokuratora generalnego Ukrainy, jakiego przodki, który w tym słucie się kąpał. No także tak, tak można zarzucić Poroszence zbytki w domu, kiedy Donald Trump to podał. Ja od razu Państwu powiem, ten reportaż, ta biografia to jest, tutaj autorzy włożyli nieprawdopodobnie dużo pracy, bo są prześledzone od samego początku sposób, w jaki Petro Poroszenko się bogacił, jak budował swoje biznesowe imperium, jak budował swoją karierę polityczną. To jest naprawdę dla ludzi, którzy interesują się Ukrainą, mniej lub bardziej lektura konieczna, dlatego że często dzielimy się opiniami na temat Ukrainy z serca, z duszy je wyjmujemy. Ale jednak potrzebuję teraz z wami trochę to podsumować. To znaczy gdzieś to pytanie dotyczące Poroszenki jest, Poroszenka jest takim papierkiem lakmusowym przemian na Ukrainie. To znaczy, czy coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło. Jak bardzo Poroszenko jest bardziej transparentny, demokratyczny, no taki powiedziałbym europejski niż poprzednicy, czyli głównie Janukowicz. Nie no, zdecydowanie jest bardziej transparentny. Oczywiście to nie są standardy, których może Zachód na Ukrainie by sobie życzył. Natomiast nawet fakt ujawnienia ostatnio tych wszystkich oświadczeń majątkowych przez polityków ukraińskich, w tym przez prezydenta Ukrainy, dowodzi jednak ogromnego postępu w tej dziedzinie. My wiemy, ile pieniędzy w skarpecie przechowuje prezydent Ukrainy, jego współpracownicy, wiemy, jakie ma firmy, kto je kontroluje i na jakich zasadach. Gdyby to porównać z poprzednikami, nawet z Wiktorem Juszczenką, który był uznawany za takiego demokratę prozachodniego, to jest ogromny postęp. W tym sensie nie ma co wieszać psów tylko na tym Poroszence i na tym jego kryształowym fortepianie, który ma w pałacu pod Kijowem, bo to jest jednak wyższy standard. Też często rozmawiając o tej książce podkreślamy jego znaczenie dla gospodarki ukraińskiej. On rzeczywiście wbudował prawdziwą, realną gospodarkę ukraińską, a nie tylko właszczą się na schemach korupcyjnych. Także ten postęp... Ale chodzi o to, że on umiejętnie korzystał na granicy prawa, może z naruszeniem prawa, z okoliczności, z pewnej anarchii po upadku Związku Radzieckiego, ale jednak budował te fabryki, a nie tylko zarabiał na przekrętach, na pośrednich. Tak, to on w pełni uczestniczył w tym nomenklaturowym kapitalizmie, nomenklaturowym w znaczeniu właśnie postsowieckim, a nie takim post-PRL-owskim, czy post-komunistycznym w regionie Europy Środkowej. Natomiast w skali złodziejstwa, jakie obserwowano na Ukrainie po upadku komunizmu, to nie był największy pisar, nazwijmy to. Co dla was było najtrudniejsze przy pisaniu tej biografii? Bo ja naprawdę jeszcze raz powtórzę, jestem pełna podziwu dla pracy, którą musieliście włożyć w te rozmowy, analizy dokumentów, podróże. Obserwując od tych innych stron, czyli od spisywania tych godzin rozmów, które faktycznie zajęło nam, które chyba było najtrudniejsze w sensie do zniesienia, to chyba najtrudniejsze było... Najtrudniejsze było to, że Petro Poroszenko nie jest postacią, która zajmowała się zaszczepionkowo. Czy o ile Janukowicz, no bo jasne, że to jest złodziej, który nakazał strzelanie do ludzi i to był kręgosłup naszej poprzedniej książki o prezydencie Janukowiczu, o tyle Poroszenko już nie jest człowiekiem, którego można by tak bardzo ujednoznacznić. Weryfikacja niektórych hipotez roboczych, które sobie stawialiśmy na samym początku, kiedy nam wychodziło, że nie jest ani tak, ani tak, że gdzieś tam jest pomiędzy, że trzeba to było niuansować, 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 to sprawiło, że musieliśmy się naprawdę bardzo sobie zastanowić nad tym, jak to napisać w sposób, który będzie sprawny i przyswajalny dla czytelnika, żeby jednak jakieś tezy postawić, żeby to nie była opowieść, która się nie klei. Mam wrażenie, że to było najtrudniejsze, że Poroszenko jest człowiekiem relatywnie mało jaskrawym, o tak to ujął w porównaniu do poprzedników. Nie ma katalogu. Mają tylko dorzucił, że Ukraina i Mołdawia, dwa kraje, w których najwięcej wiedzy z tych krajów czerpaliśmy, to są kraje, w których o polityku, czy o biznesmenie, czy o oligarchy można powiedzieć wszystko. Tak naprawdę każdą fantastyczną tezę. One są na początku bardzo atrakcyjne, przy czym jak się zacznie weryfikować, okazuje się, że zostaje niewiele albo ciut więcej.
niż niewiele. To będzie osoba godna zaufania, w tym sensie trzeba mieć ciągle z tyłu głowy, że mamy do czynienia często z ludźmi, którzy po prostu mocno na wyrost wyrażają poglądy na temat Poroszenki. No i to, co wspomniał Michał, Poroszenko jest człowiekiem znacznie bardziej wielowymiarowym niż Janukowicz i Wiktor Poroszenicy, jak wszyscy. Tam nie było zagrożenia takiego manicheizmu, w którym można by jasno stwierdzić, że gdzieś stoi po stronie dobra, gdzieś stoi po stronie zła. Zawsze w sieci okradnie będzie miał charakter. Na murze jedną nogą idzie starym, drugą nowym. I w tym sensie jest ciężką postacią do opisania. Tutaj jakoś to pewnie podsumowuje. Znalazłam cytat z wypowiedzi Pawła Kowala, który załączacie w waszej książce. Nikt go do końca nie traktował poważnie. Przez lata był uznawany za niegroźnego gościa. Jest sobie jakiś biznesmen, Dorobkiewicz, ukraiński, Wokulski, gdzieś na upoczu, ma kasę, ale zasadniczo nie należy się obawiać jego ambicji, bo nic go nie łączy z żadną z potężnych grup oligarchicznych. To było błędne założenie, niedocenianie przez całe lata pomagało mu powoli piąć się w górę, jadł małą łyżeczką, ale codziennie zarówno w biznesie, jak i w polityce. Ale trzeba powiedzieć, że on się dorobił, będąc prezydentem. Tak, jego też śledziliśmy, jak pęcznie jego majątek, on oczywiście nie pęczniał, to nie był przyrost tak dynamiczny jak Janukowicza, ale rzeczywiście jest oligarchą, który się bogacił po Majdanie. Zresztą ludzie, jego otoczenie też zadbali o to, już jak Poroszenko był prezydentem, żeby niejako skorzystać na przetargach państwowych. Dzisiaj jest bardzo ciekawy tekst na Ukrainie o tym, jak sektor obronny został skupiony wokół ludzi z rozpoznania Poroszenki. Miał Potocki i Zbigniew Parafianowicz, autorzy kryształowego fortepianu z państwa gości. Wróćmy po informacji. Tymczasowe aresztowanie prokuratorzy jeżeli uchylają, to stosują poręczenie majątkowe. Również jest możliwość zastosowania majątkowego w postaci tak zwanej kauzy. Czyli on stosuje tymczasowe aresztowanie, ale zastrzega, że ono ulegnie uchyleniu ilą wpłaty kwoty w supermarkecie Piotr i Paweł. Podejrzane do swojej zaszkodni rodzina w okresie za automatycznym cappuccino za 3299. Dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły na stronie prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód. Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przyszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel, Auto, Żoli, Bosch. Reprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś ogłosimy spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel. Na konferencję podsumowującą realizację projektu Zachowaj równowagę, zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Już 2 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podsumowanie 5 lat realizacji działań, przedstawienie dobrych praktyk i skutecznych narzędzi, debaty eksperckie i rekomendacje na przyszłość. Więcej informacji na zachowajrównowagę.pl. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z danymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Słyszałeś, że Urszula może być na niej? Nie potrafię odkładać radości na później. Kupiłem BMW w ofercie z rocznika 2016, a mój dealer zobowiązał się, że w przypadku zmiany CM zwróci mi 500. Też nie czekaj i dowiedz się do BMW jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły u swojego dealera BMW. Ja nigdy nie poddaję się hybridu, zawsze mam wokaler. Wokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach, ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler, niezawodny na chrypę, polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler do wyboru w trzech smakach. Drugie dzieci uroczcie gotowe. Już niedługo przybędę do Kilkelius na święto mikołajkowe. Najlepsze filmy, zabawy bajeczne dla wszystkich dzieci, które były grzeczne. Mikołajki w kinach Helios już w weekend 3 i 4 grudnia. Szczegóły na www.helios.pl. Kochamy polskie święta. Bo czy są z barszczem, czy z grzybową, gwarnem,
czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy. To są najpiękniejsze, bo wyjątkowe jak żadne inne. A w Lidlu na święta wyjątkowa okazja, bo już teraz idealny świąteczny prezent czekolady Finger aż do 26% taniej oraz Mikołaj z czekolady jedynie 2,99 za 150 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Piąteczka, Przed chwilą w sądzie pojawili się też znani opozycjoniści Karol Modzelewski i Henryk Wujec, którzy są gotowi złożyć poręczenie za Józefa Piniora. Na miejscu jest także reporter TOK FM, gdy tylko sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu bądź wypuszczenia na wolność byłego senatora. Poinformujemy o tym na naszej antenie. Policja w Narwo pod Londynem informuje o postawieniu zarzutu zabójstwa 15-latkowi odpowiedzialnemu za śmierć 40-letniego Arkadiusza Joty. Polak zmarł w sierpniu w wyniku głośnego ataku, który mógł być motywowany nienawiścią na tle narodowościowym. 15-latek, którego nazwisko nie zostało ujawnione, ma stawić się w sądzie na rozprawie 6 stycznia. Ministerstwo Edukacji pokazało plan lekcji dla uczniów podstawowych po reformie oświaty i dało niecałe 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Eksperci, jak przekonała się Joanna Mokosa, mają ich sporo, a wydawcy niewiele czasu na przygotowanie podręczników do nowej podstawy programowej. Ostateczny dokument z podstawami programowymi zostanie zatwierdzony dopiero w lutym. To może być spory problem dla wydawców, a w konsekwencji dla nauczycieli, może Aleksandra Szyle z pedagogiki nauki. To wszystko może być wywrócone do góry nogami za kilka miesięcy, czyli w lutym. Po drugie, taki proces tworzenia podręcznika to jest proces bardzo długofalowy i długotrwały i wymaga naprawdę współpracy wielu specjalistów. Specjalisty wybiera się bardziej na bazie jak gdyby treści, które mamy w podstawie. Jarosław Matuszewski z Polskiej Izby Książki przyznaje, że problemem może być dopasowanie podstaw pomiędzy różnymi przedmiotami, szczególnie po przyjściu uczniów do nowych 7 i 8 klasy. Jeżeli siądą do tego najlepsze zespoły, jeżeli do tego będziemy mieć determinację ze strony ministerstwa, to moim zdaniem damy radę. Żeby nowe prawo oświatowe weszło w życie w przyszłym roku, Sejm musi je przyjąć do końca miesiąca. Joanna Mokosa, TOK FM. Sprawa błędów w oświadczeniu wojennego prezydenta Gdańska wraca do sądu rejonowego w Zgierzu, z czego cieszy się prokurator Mariusz Marciniak. Ja myślę, że jest to przede wszystkim pomyślna informacja dla stosowania prawa w Polsce. Sąd orzekł, że wymaga sprawa ponownego wnikliwego zbadania. Dlatego też ta sprawa wraca do sądu rejonowego w Gdańsku południe w Gdańsku i będzie przeprowadzona pełna rozprawa. Paweł Adamowicz nie pojawił się na ogłoszeniu tej decyzji, bo jest w Brukseli. Odpowiada za niewpisanie do kilku kolejnych oświadczeń majątkowych części oszczędności i mieszkań. Tłumaczył to pomyłką. Słuchasz informacji TOK FM. Wieczorem Sejm zajmie się trzecią na tym posiedzeniu ustawą PiS-u o Trybunale Konstytucyjnym, ustawą, która zawiera przepisy wprowadzające i przejściowe dla przegłosowanych wczoraj dwóch ustaw. Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawy o statusie sędziów. W tej tak zwanej ustawie przejściowej kluczowe wydają się zapisy dotyczące sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału.
19 grudnia wygasa bowiem kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzepińskiego. Więcej w tej sprawie wam przyniec Zakrzewski. Ustawa przejściowo zakłada, że do czasu wyboru nowego prezesa PKO Trybunał będzie umie sędzią. To cytat biorą prezydent RP, w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa. Ale Borys Budka z Platformy przekonuje, że konstytucja nie zna pojęcia pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Ustawa wprowadzająca przepisy przejściowe jest pisana po to, by zablokować normalną konstytucyjną kolej rzeczy, by wiceprezes Trybunału nie mógł zastąpić prezesa. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz jest oczywiście innego zdania. Stwierdził z kolei, że w konstytucji nie ma mowy o wiceprezesie. Poza tym Stanisław Piernat, który jest obecnie, nie może kierować Trybunałem także z innego względu. Część sędziów, w tym obecnie urzędujący wiceprezes, w moim przekonaniu sprzeniewierzy się wartościom konstytucyjnym, bowiem zaangażowali się w trudną politykę. I dlatego pełniącym obowiązki prezesa zostanie najprawdopodobniej sędzia Julia Przyłębska, wybrana do Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski to KFM. Wczoraj w 9-osobowym niepełnym składzie Trybunał zgłosił prezydentowi 3 kandydatów na prezesa, sędziów Zubika, Tuleja i Rymara, przypominał w poranku Radia TOK FM prezes Trybunału Andrzej Rzepiński. Sędziowie koncentracyjni, w tym również kolega prezes, my jesteśmy świadomi, że to nie była uchwała zgromadzenia, bo nie mogła być podjęta uchwała zgromadzenia. Natomiast wszystkie czynności, które przewiduje ustawa z 22 lipca, zostały wykonane. Ponieważ nikt nie może sędziów konstytucyjnych zwolnić od obowiązków, które wprost jest zapisane w konstytucji. Prezydent Andrzej Duda nie zareagował dotąd na przedstawienie mu 3 kandydatów na prezesa Trybunału. Zareagował na to rzecznik rządu Rafał Bochenek, stwierdził, że w świetle prawa nie odbyło się zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego i nie ma jeszcze wyłonionych kandydatów na prezesa. Tyle o Trybunale, a w nocy posłowie rozpoczną jeszcze pracę nad rządową nowelizacją prawa łowieckiego. O odrzucenie projektu apelują organizacje ekologiczne i zdaniem ustawa została napisana dla myśliwych, a ogranicza prawa innych ludzi, którzy chcieliby korzystać z kontaktu z przyrodą. Jakub Medek. Nowelizacja prawa łowieckiego domaga się od 2 lat Trybunału Konstytucyjnego. W jego oceniu obecne przepisy ograniczają prawo właścicieli działek, którzy nie chcą się godzić na bałwach. Przygotowana ministerstwo środowiska nowelizacja stanowi, że teraz będą mogli mówić zgodę o jałowaniu przed sądem, że wynika to z ich religii albo przekonania. Ekolodzy zwracają uwagę na to, że rządowa propozycja nadal nie zakazuje polowań zbiorowych czy używania ołowianej amunicji. Znajduje się w niej natomiast nowy zapis. Zakłócanie polowań ma być przestępstwem. Domyślni mają decydować, kto i w jaki sposób polowanie zakłóca. Zdaniem ekologów projekt nie był też właściwie konsultowany społecznie. Z Bielostoku Jakub Medek, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje TOK FM już o 16.20. Będą to informacje kulturalne. Pogoda. W nocy ma być wiecznie, będzie też padać deszcz, deszcz ze śniegiem, zwłaszcza w górach śnieg, od minus 4 stopni na północy, na wschodzie do zera w centrum, plus 4 na wybrzeżu. Wiatr jutro nie odpuści przejaśnienia na zachodzie, poza tym zdecydowana przewaga chmur, no i znów śnieg. Miejscami również deszcz ze śniegiem, nad morzem popada po prostu deszcz. Termometry pokażą 0 do 3 stopni, tylko na pomorzu od 3 do 6. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Że umożliwi ona przyznawanie krzyża również tym, którzy pomagali Polakom objętym przed wojną akcją antypolską. Beneficjentami tego odznaczenia zapraszamy na historyczną limitową wyprzedaż modeli Forda z rocznika lat 2016. Tylko teraz Łodej Kuba jest na wózku. Ale także modele z objęci tym odznaczeniem, który Polakom pomagali na przykład w 2016 roku. Także na stanu, jak choćby błogosławionemu dzisiaj księdzu Władysławowi Bukowińskiemu, który tam żyje. W studiu są Michał Kłodowski i Zbigniew Parachianowicz. Druga część rozmowy o ich biografii, reportażu kryształowy Fortepian. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No właśnie, jutro przyjeżdża Petro Poroszenko do Warszawy z wizytą. Czego my możemy się w zasadzie spodziewać? 2 grudnia to jest data symboliczna na naszych relacjach. 25-lecie uznanie niepodległości Ukrainy przez Polskę jako pierwszy kraj na świecie. Przejdziemy nad Kanadę, której generalnym gubernatorem był wtedy Ukrainie. Więc jest się czym pochwalić. Natomiast ja mam wrażenie, że ta wizyta się wpisze właśnie w tę symboliczność, że będzie to kolejna symboliczna wizyta, z której niewiele będzie wynikało. Nie mam na to dowodów, ale mam przesłanki w postaci skrócenia tej wizyty o jeden dzień. Początkowo była planowana na 2 dni. Tymczasem Petro Poroszenko wraca do Kijowa już jutro wieczorem. To po pierwsze. Po drugie, w sierpniu, kiedy Andrzej Duda był w Kijowie, już mówiliśmy przed wiadomościami, przed serwisem, był
powiedziane bardzo wyraźnie, że teraz co prawda konkretów w sprawie historii za wiele nie ma, ale w grudniu to już te konkrety się pojawią, zobaczymy. Oczywiście pewnie będzie okazja porozmawiać o tym po piątku. I jeśli ja bym oczekiwał, czy spodziewał się jakichś konkretów, to mam wrażenie, że coś może wpaść właśnie w kwestiach historycznych. Na przykład jakaś forma uhonorowania tych Ukraińców, którzy ratowali ofiary, niesprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali ofiary przeciwwojskowej. Jak najbardziej potrzebna inicjatywa, inicjatywa, która pozwoliłaby niejako skontrować taki wizerunek, że w naszych tych relacjach polsko-ukraińskich na poziomie ludowym zawsze było tylko źle, że nie było, że wszystko było takie czarno-białe. Inicjatywa bardzo słuszna. Zobaczymy, jak ona zostanie ubrana, oczywiście w szczegóły, bo diabeł już zawsze w nich tkwi, jak wiadomo. Ale chyba to oznacza, że jednak jest jakieś napięcie, coś nie tak w tych stosunkach, jeżeli te kwestie historyczne to są te, o których mówimy przy okazji tej wizyty, bo wydaje się, że jakiś inny temat to jest na tyle enigmatyczny, że nawet nie wiemy jaki. Czy to jest tak, że tam autentycznie nie ma chemii pomiędzy ekipą PiSu a ekipą Poroszenki? I też ja bym to podkreślał raczej, że z winy Poroszenki, a nie z winy ekipy PiSu, bo to Poroszenko wykonał kilka gestów, które zbudowały nieufność po stronie PiSu, po stronie Dudy przede wszystkim. Myślę, że Ukraińcy dziennikarze zmarł. Jest tak, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, jaka analiza legła u podstaw tego, żeby zaprosić do Ukrainy Leszka Balcerowicza i Jerzego Minera. Początkowo istniały spekulacje, że policja zakwalifikuje ten czyn jako zbrodnię na tle ksenofobicznym. Teraz brytyjskie media donoszą, że zaliczono go do innej kategorii. Dane pokazują jednak, że po referendum w sprawie Brexitu liczba ataków na mniejszości, w tym Polaków, wzrosła, a mieszkańcy Harlow opowiadali mi o złej atmosferze w mieście. To było nie tak dyplomatycznie, mimo wszystko nie budujące zaufania. Ale ambasador RP w Londynie Arkady Wygodzki w rozmowie z Polskim Radiem uspokaja, że choć tendencja jest niepokojąca, to wiek zapytania ciągle jest krajem bezpiecznym. To są marginalne zachowania dla większości imigrantów, które to zachowanie nie są codziennością. Nastolatek, któremu postawiono zarzuty przed sądem, stanie 6 stycznia. Dla Polskiego Radia Adam Dobrek, Londyn. Hiszpański rząd jest gotów do rozmów z przedstawicielami katalońskiej administracji, poinformowała wicepremier tego kraju. Podkreśliła jednak, że rozmowy mogą dotyczyć wszystkich proponowanych przez Barcelonę tematów, oprócz planowanego w regionie kolejnego referendum niepodległościowego. W pewnym sensie też instrumentalizujące ją, dlatego że to, co chociażby uchwała wojska z 22 lipca, ona oczywiście też miała swój komponent wewnątrzpolityczny, bardzo wyraźnie, bardzo widocznie, trudno temu zaprzeczać. Natomiast z mojego punktu widzenia, w sytuacji, w której wśród polskich historyków jest daleko idący konsensus co do tego, w jaki sposób traktować rzeź wołyńską jako ludobójstwo, to trudno było inny przekaz formułować na zewnątrz, a inny do wewnątrz. Takie można oczywiście polemizować. To jest obciążająca, to jest polityczna władza,
pochodnik jest człowiekiem, któremu niewiele osób na świecie chce podać dłoń, a obydwaj panowie odnoszą się z tym właśnie przyjaźnie. Co więcej, tam te związki nie są tylko towarzyskie, ale przede wszystkim biznesowe. Od tego się zaczęło. Petro Poroszenko i Rzeński już budował relacje, to one zazwyczaj opierały się na biznesie albo miały swój komponent biznesowy. I szczerze mówiąc, o ile możemy powiedzieć, że na Ukrainie Petro Poroszenko był biznesmenem raczej bardziej przywiązanym do jakichś zasad w porównaniu ze swoimi kolegami oligarchami. Bo tutaj w Mołdawii już tak nie było. Te interesy zawsze były dużo bardziej brudne niż prowadzone na Ukrainie. I z tego punktu widzenia właśnie ta Mołdawia gdzieś tam na nim ciąży. Tym bardziej, że kiedy w 2005 roku odchodził ze stanowiska sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w atmosferze skandalu korupcyjnego, to ten skandal korupcyjny też miał swój mołdawski komponent. Zawsze, kiedy wobec Poroszenki pojawiały się poważne zarzuty, to one gdzieś tam miały swój mołdawski akcent w tle. A wyniki takich dochodzeń finansowych śledczych znajdą Państwo w biografii Krzysztofa Fortepian. Zdanie zwycięstwa Petra Poroszenki, Michała Wojtowskiego i Zbigniewa Parafianowicza. To znajdą tam też być może dla mnie bardzo ciekawe fragmenty dotyczące pochodzenia Poroszenki, jednak takiego regionu, który mało w Polsce myśliwie pogranicza ukraińsko-rumuńskiego, mołdawskiego, niezwykle wielokulturowego i tam przynajmniej też bohater 8 państw zaliczył w wieku, jeżeli dobrze pamiętam. Jest też chyba łatwiej zrozumieć, jak on patrzy na te trudne kwestie wschód, zachód, kwestie historyczne, bohaterów historycznych Ukraińców i rzeczywiście, że chyba on może zjednoczyć Ukrainę. Na takich hasłach właśnie wygrał najpierw wybory prezydenckie i na takich też hasłach budował kampanię parlamentarną i jego blok i na takich też założeniach ten blok był konstruowany z posłów wchodzących się z najróżniejszych regionów, najróżniejszego pochodzenia społecznego. W tym sensie faktycznie, jeżeli na czymś Poroszence zależało, to na tym, żeby zbudować siłę, która wreszcie będzie ustrachowała od podziału regionalnego. Michał Podlecki, Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Gazety Prawnej i Państwa. Gość, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Wszyscy będą pamiętać, jaka była Polska w naszych czasach. Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Gdyby święty Mikołaj latał lotem, mógłby podróżować tam i Szukasz dobrego serwisu, który kompleksowo zadba zarówno o twojego Opla, jak i twój portfel? Z promocyjną ofertę autoryzowanych serwisów Opel Autorzolino. Wymiana pojazdów w samochodzie osobowym za 199 zł oraz promocyjne ceny na setki usług serwisowych. To dobra okazja, aby twój Opel był w jeszcze lepszej formie. Autoryzowane serwisy Opel Autorzolino czekają na ciebie w Warszawie, Ząbkach i Piasecznie. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Będę biegać. Schudnę. Będę lepiej zarabiać. Postanę. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Niektóre postanowienia noworoczne ciągle można zrealizować. Wejdź na GoldenLife.pl i zmień jeszcze w tym roku. Na GoldenLife.pl znajdziesz ofertę od wideopracodawca oraz założysz profil zawodowy, dzięki któremu znajdą cię rekruterzy. Rozmowa parlamentarna. GoldenLife.pl i zadbaj o swoją karierę jeszcze w tym roku. Dziś Państwa i moim gościem jest Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Śledczej do spraw Undergold. Witam Pani poseł serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Pani poseł, zacznijmy od ostatniego posiedzenia świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, super niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Dowiedzieliśmy się,
tego, że najprawdopodobniej będzie trzeba poszerzyć listę świadków o prokuratorów, którzy pracowali w Departamencie Postępowania Przygotowawczego, prokuratorze generalnej. Dlaczego? Dlatego, że to też szczegółowo nie będę opowiadała, ale to do widzenia, ale faktycznie pismo Instytutu Finansowego, które trafiło, miało trafić do prokuratora Sereneta, bezpośrednio do niego nigdy nie dotarło. Skierowane zostały przez wczoraj przesłuchiwanego świadka pana prokuratora Sereneta, właśnie do wspomnianego przez Departamentu, niezwłocznie, jak zeznał świadek. Natomiast pytałam pana prokuratora, dlaczego przez chyba 7 dni to pismo wyzwało w Departamencie nie zostało przekazane dalej. Jeżeli prokurator dekretuje drogowo przekazane pismo niezwłocznie, ocenia jego wadę. Natomiast Departament tego przekazał, trzyma pismo w niej oficjalnie, z prokuratury rejonowej, to pismo dociera po miesiącu, zachowując całą drogę tak, jak powinno przejść przez prokuratora apelacyjną bliżej. Artystka wyjaśnia, że bada świat zamknięty w przedmiotach, które człowiek podrzucił, zostawił czy zniszczył. Wtedy, kiedy ten przedmiot jest naprawdę zobaczony i naprawdę opisany w swojej takiej poszczególności, w swojej jedyności, on wtedy może nabrać tego wymiaru symbolicznego. Zresztą to jest też po prostu zwyczajnie wciągające i zajmujące dla malarza, ponieważ ja siedzę na tym większości tych przedmiotów przez długie miesiące. Adona Mickiewicz zadebiutowała w latach 80. XX wieku. Inspiracje stanowią dla niej warsztat dawnych mistrzów. Analizując jego prace pochodzące z trzech ostatnich dekad, twórczość artystki będzie można oglądać w Bytomiu do 28 lutego przyszłego roku. Z Bytomia Grzegorz Koziak, to FM. Portret arystokratki Anetki Tyszkiewiczów, pędzla Józefa Grassiego możemy już oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie w kolejnej edycji Galerii Jednego Obrazu. To prezentacja jednego wysokiej klasy dzieła z kolekcji polskich lub zagranicznych. Podczas pierwszej edycji pokazano dzieło Elegerego Ekstaza Świętego Franciszka ze zbioru Mną Diecezjalnego w Siedlce, a w następnym roku był to obraz Georges de la Tura, lichwiarza ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Portret Tyszkiewiczówny przez całe dziesięciolecia uchodził za zniszczony, był znany tylko z reprodukcji. To jego pierwszy publiczny pokaz, bo do tej pory znajdował się tylko w rodzinnych zbiorach. Ponad 430 tysięcy euro za tyle został sprzedany rewolwer, z którego francuski poeta Paul Verlaine próbował zabić swego kochanka, poeta Artura Rimbaud. Wcześniej wartość broni szacowana na 50-60 tysięcy euro. Według przekazu do tragedii doszło 10 lipca 1873 roku o godzinie 14 w pokoju jednego z brukselskich hoteli. Znajdowali się w nim Verlaine, jego matka i Artur Rimbaud. Verlaine był pod wpływem alkoholu, wybuchu
zazdrości strzelił do swego młodszego 10 lat kochanka. Derambo został ranny, a Verlaine trafił na 2 lata do więzienia. Komisja ujawniła ich listy miłosne. Kolejne informacje na antenie Radio Tok FM o 16.40. Zapraszam. W tej nocy na południu przybędzie najwięcej śniegu. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach nocą od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 4 stopni na wybrzeżu. Jutro w dzień od 0 do 3 stopni w większości regionów. Na zachodzie powinno być najpogodniej, a w pozostałych częściach kraju może padać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pytań mamy wiele. Odpowiedzi na wszystkie pytania jeszcze nie uzyskaliśmy, ale co najmniej zadziwiające jest, i to nie mówię o tym prokuratorze, którego pan wymienił w tej chwili, tylko po tych kilku przesłuchaniach. Agnieszka Lichnerowicz, w studiu jest już dr Piotr Podemski, italianista i amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Prokuratorzy tak jak popełniają aż tyle. Już godzinę temu w weekend dwa ważne i ciekawe głosowania i druga powtórzona tura wyborów prezydenckich w Austrii, a drugie bardzo ciekawe głosowanie będzie miało miejsce we Włoszech. To będzie referendum, ale moim zdaniem ono jest ciekawe, dlatego że mam takie wrażenie, że nic i nikt w tej opowieści nie jest do końca tym, czym się wydaje. Najpierw powiedzmy, że referendum ma jakieś pytanie. Dotyczy ono procesu legislacyjnego, kompetencji Senatu, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Tak, zdecydowanie. Powiedzmy tylko tak bardzo krótko, co jest na papierze, jakby mógł pan słuchaczom pomóc ocenić, jak ważne jest pytanie, które jest na papierze, czyli pytanie dotyczące procesu legislacyjnego, a jak bardzo chodzi o premiera Renziego. Pytanie jest bardzo skomplikowane, pytanie już w ten sposób mniej więcej. Czy zgadzasz się na reformę konstytucyjną uchwalaną przez Izbę Parlamentu w dniu takim i takim, zgodnie z artykułem TDITP, a tak naprawdę reforma konstytucyjna oznacza, też jest to napisane na kartce dość długie, jest to pytanie, przezwyczailiście przezwyciężenie tzw. bikameralizmu perfekto, czyli takiej sytuacji, w której obie Izby Parlamentu mają dokładnie takie same prawa. Według Renziego jego zwolenników to oznacza paraliż, blokowanie się wzajemne obu Izb Parlamentu. Już taka ustawa lata między obiema izbami. To jeszcze nie jest taki problem. Problemem jest to, że w ordynacji wyborczej, w której do tej Izby nie mają różny skład. Dlatego, że różne sposoby przeliczania głosów na miejsca w parlamencie. Jeśli więc mamy, weźmy sobie jedną Izbę, w której liczy się partia X, a drugie partia Y, to się doskonale blokuje. Zdecydowanie zbyłkarę, powiedzmy, blokować chce, aby parlament mógł działać bezcenie. Jego przeciwnicy mówią zaś, że jest to święta część uświęcona tradycją, część konstytucji. Postfaszystówka, możemy powiedzieć, że jest raczej antyfaszystówka, chociaż czasem ta jest oczywiście wpisana wtedy przez naszych ojców założycieli, na przykład Degasperiego, Degasper, jako że przypomina faszyzm to w Ameryce, który tak nas zabezpieczył przed dyktaturą, żeby właśnie faszyzm mniej więcej nie wrócił. A więc tego mechanizmu bezpieczeństwa nie wolno konstytucji usuwać. Tak mówią przeciwnicy. Jak bardzo będą się włożyć w niedzielę kierować przy głosowaniu opinią w tej stanie, a jak bardzo zagłosują za Renzim albo przeciwko Renzim. Tak, tutaj się decyzją wypełniają te analogie z premierem Cameronem. Wszyscy mówią właściwie obiegowo, że Renzi zrobił, Cameron zaryzykował, myślał, że wygra przed referendum, a to jest coraz bardziej skomplikowane. On powiedział, że poda się do dymisji, jeżeli przegra referendum. No właśnie, ale to nie Renzi chciał tego referendum. Izby uchwaliły zmiany konstytucyjne, ale na tyle niewielką większością, że przeciwnicy Renziego mieli prawo zarządzać referendum, więc to nie jest jego inicjatywa. Ale to, co on zrobił złego, że Renzi Cameron być może część błędu, być może to jest to właśnie, że powiedział, ja kładę moją głowę na tacę. Jeżeli wygram referendum, będę dalej rządził w ucha. Jeśli nie wygram, czy to będą listy przeciwko mnie, wtedy ja odejdę. Czy więc tak wierzył, że jego osobista popularność, też taka bezalternatywność, że nie ma kogoś innego, kto może przejąć władzę, sprawi, że przechodzi kolanem tę reformę konstytucyjną, która leżała na sercu. Ale okazało się, że w międzyczasie uruchomiły się tak potężne siły przeciwko niemu. I taki hajt na jego osobę wylał się w internecie i nawet też w wielu mediach drukowany czy na Twitterze. Właśnie okazało się, że jego osoba może pociągnąć za nogi do prokuratury. Odchłani. I prokurator referek
jej pomóc. Ciekawe jest to, że z jednej strony można powiedzieć, że Matoryns jest teraz tą skardzoną przez dużą część społeczeństwa elitą, establishmentem, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że on od samego początku walczy z tymi politykami zaciskania pasa, czyli powiedzmy był bardziej prosocjalny, skupiony w kierunku do ludzi, czyli nie jest takim Cameronem do końca. W tym sensie jest bardziej tymi wszystkimi buntownikami, walczącymi z tymi politykami zaciskania pasa. To dlaczego ludzie mieliby go nie widzieć? Tutaj mamy sytuację bardzo skomplikowaną, na danemu źródło ekonomiczne. Włochy w tej chwili, jak się mówi, potocznie idą na grecki scenariusz. Dług publiczny jest dramatyczny, jest to 38% PKB. Kilka lat temu to było 120%, więc tendencja jest ewidentnie wzrostowa. No i te Włochy idą na bankowy. Był taki premier Mario Monti, super ekonomista, wyzywany właśnie Super Mario, który powiedział Włochom w końcu, trzeba reform, trzeba austeritet, trzeba oszczędności. Musimy ten deficyt pokonać po to, żeby wyjść z wieloletniego długu publicznego. Ale to są dwie rzeczy. Jedna polityka oszczędzania, zaciskania pasa, a druga to jest kwestia reform. Dlatego właśnie Montiego wyborcy wysłali do domu. I oto Renzi wszedł do władzy. Renzi, który przede wszystkim jest osobą bardzo ambitną, która chce porządzić, chce zostawić swój ślad w historii Włoch. I on wydaje się uznał, że nawet jeśli Monti ma rację, to tego we Włoszech się nie pracuje. Trzeba właśnie dać ludziom poczucie tego, że jest z nimi, że jest po ich stronie. Z drugiej strony zobaczmy, no duża część jednak komentatorów zagranicznych uważa, że Renzi jest ich nadzieją, że jej otrwanie władzy może oznaczać właśnie tyle. Włochy będą jednak ostrożni, ale proeuropejskie, że będą jakoś w koncercie europejskim funkcjonowały, choć Renzi też nie szczędził gorzkich słów prezesa niemieckiego przywództwa, czy w ogóle polityki Unii. Bo powiedzmy, że w kwestii referendum w zasadzie przeciwko premierowi Renziemu są wszystkie liczące się partie. I wśród tych liczących partii, oprócz nieśmiertelnego Silvio Berlusconiego, jest taki pan jak Beppe Grillo. I z jednej strony on się wpisuje w tę falę, powiedzmy, antyestablishmentowego populizmu, no ale też on nie jest Marine Le Pen, on nie jest Donaldem Trumpem i nie jest Nigelem Farage'em. Zdecydowanie tutaj Beppe Grillo to drugi lub pięciu gwiazd, to w ogóle osobny ogromny naturalnie temat. Jest to ruch dostosiać populistyczny, ale ruch, który można porównać do autobusu. Taka metafora się pojawia u włoskich politologów. Czy autobus to pojazd, do którego wiele osób wsiada, lub przystanka, a potem z nim w drodze wysiada, ten wyłączy i tylko to, że przez ten moment są w sumie razem w tej przestrzeni, tego ruchu. Ale jest tam bardzo wielu różnych poglądów od skrajnej prawicy. Oskarża rzecz o faszyzm, część zwanych Beppe Grillo, do skrajnej lewackości, do Golemów. Tak jest i on oczywiście takim też był korzeniem Berlino, właśnie do obalania jednej z ich łączy, to właśnie antyestablishmentowość. Europa nie będzie nam była w kaszę. Jak potrzeba, by się długu wszędzie będzie oddawało. Tyle. I to jest bardzo prosta recepta. Tu odgadamy, tu się wyzeruje i od tej pory dwóch będą wolne. Używa się także retoryki bardzo mocno wojennej, okupacyjnej, ze swoją wieloletnimi stwierdzeniami, że właśnie nic nie zmieniło od kilkudziesięciu lat. Bo cały czas wskazy, że chodzą z Berlina, więc jesteśmy jakbyśmy byli w trakcie II wojny światowej. I to bardzo oczywiście brutalne, z tym wiązane jest też zapytanie się sprzeciw. I jest właśnie konserwatywny, Trybunału Konstytucyjnego, w którym nie będzie długa drogą do tego, że nie przeszedł przez pokolenie, że jeszcze nie udało się tam przed zamiarem prawem, że nie był w stanie wybrana osoba pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wskazując prezydent Trybunału o najdłuższym stażu sądowniczym w Sejmie. Właśnie, że jeszcze nie uda się tam przed zamiarem prawem, że nie był w stanie wybrana osoba pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wskazując prezydent Trybunału o najdłuższym stażu sądowniczym w Sejmie.
konstytucyjnego BIS pod osłoną nocy, działając pod presją kasu, co niezgodnie z konstytucją, prowadzi do Trybunału Konstytucyjnego swojego komisarza, ustawa wprowadzająca uchylić też dziękko i ogłoszenie w dzienniku ustaw przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z lipca tego roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Paweł Adamowicz z osiądzie Mołowie oskarżony. Sąd Okręgowy w Gdańsku we sprawie apelacyjnej orzekł, że sąd rejonowy popełnił błędy podczas procesu. Zdaniem sądu odwoławczego sprawa fałszywych oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska jest zbyt poważna, by ją umarzać. Apelację złożyła prokuratura, powiedział Mariusz Marciniak z Pomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Najważniejsze dla prokuratury jest to, że zostało uwzględnione, że stopień ustawy niebezpieczeństwa tych zarzucanych przez ten był na tyle znaczny, że sprawy tej nie były warunkowo umorzyć. Należy przeprowadzić pełną, jawną, publiczną rozprawę i to pozwoli dopiero na wydanie wyroku w tej sprawie. Prezydent Gdańska nie będzie komentował sprawy do czasu zakończenia procesu. Jego rzecznik Antoni Pawlak powiedział, że sprawa została upolityczniona. Że Włosi jednak bardzo mocno przeżywają coś w problem uchodźców. Miasta włoskie są pełne właśnie... 170 tysięcy w tym roku to jest znów rekord. Tak, ale chodzi też o to, że są to ludzie widoczni publicznie, tak na ulicach, placach Rzymu, miast północy i południa, chociaż południa przybywają, mamy duże grupy uchodźców. Włosi sami sobie z tym radzą, Włosi próbują tę sytuację opanować, ale jednak są bardzo dobite wobec tego, że są z takiej przez Europę sami. Wiem, że jeżeli się jest w rodzinie, nie zawiera się małżeństwo, to na dobre i na złe, a nie tylko w tę stronę, abyśmy my was ratowali, czy to finansowo, czy przeciwko Rosji, czy to na dupie, to wy oczekujecie od nas natychmiast wojska, pomocy i ratowania, kiedy my przez lata całe prosimy Unię o zagraniczną pomoc, wtedy tego nie ma i to rzeczywiście emerytów mówi. I jeżeli przetrwał władzę, być może będzie chciał, no już tych wewnętrznych nawet spełnił właśnie tę prośbę. Właśnie mi się pan, że...